Kto może skorzystać z tak zwanej pożyczki powodziowej? Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego jako partner Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest operatorem pomocy skierowanej do przedsiębiorców z terenów województwa dolnośląskiego oraz lubuskiego objętych stanem klęski żywiołowej, zatrudniających do 50 pracowników. W jakiej wysokości przewidziana jest pomoc dla przedsiębiorców? Przedsiębiorca może liczyć na pomoc w kwocie maksymalnej 50 tysięcy złotych w postaci pożyczki, która może zostać całkowicie umorzona. Różnice w przyznawaniu środków dla przedsiębiorcy ubezpieczonego i nieubezpieczonego od następstw klęsk żywiołowych i powodzi. Przedsiębiorca, który był ubezpieczony od stanu klęski żywiołowej, w tym powodzi, może ubiegać się o całkowite umorzenie pożyczki. Przedsiębiorca, który nie zawarł takiego ubezpieczenia, może ubiegać się o maksymalnie 75% umorzenie. Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku pożyczkowego? Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pożyczkę to wniosek wraz z załącznikiem, zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, kopia umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem składki, oszacowanie szkody przez rzeczoznawcę oraz formularz ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis. Czy wymagane są dodatkowe zaświadczenia? Jednym z dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku jest zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego dla miejsca faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, potwierdzające poniesienie szkody w wyniku powodzi. Czy należy mieć ubezpieczone wszystkie rzeczy, aby starać się o 100% umorzenia pożyczki? Wystarczy, aby przedsiębiorca na dzień wystąpienia powodzi miał ubezpieczony przynajmniej jeden ze składników majątkowych przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych. Na jakiej podstawie szacuje się szkody? Wysokość pożyczki jest ustalana na podstawie oszacowania szkód przez rzeczoznawcę majątkowego, uprawnionego biegłego oraz ubezpieczyciela. Jak szybko rozpatrywane są wnioski pożyczkowe? Od momentu złożenia kompletu dokumentów mamy 14 dni na podpisanie umowy. Po podpisaniu umowy środki na Państwa konto zostaną przelane niezwłocznie. Ile czasu przedsiębiorca ma na rozliczenie pożyczki? Przedsiębiorca na rozliczenie tych środków ma 6 miesięcy od dnia podpisania umowy pożyczki. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy Państwa do kontaktu. Spotkania i konsultacje. Bardzo nam zależy na tym, aby informacja o możliwości pomocy finansowej i środkach z Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotarła do wszystkich poszkodowanych, do wszystkich firm, które ucierpiały w wyniku powodzi. Za nami pierwsze spotkania w Bystrzycy. Przed nami najbliższy wtorek. Kolejne spotkania w Kłodzku i Lądku-Zdroju. Będziemy te spotkania organizować sukcesywnie. Będziemy je organizować w terenie. O wszystkich oczywiście będziemy informować za pośrednictwem mediów oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej. Czas na złożenie wniosku to jest 6 miesięcy, ale chciałbym, aby do końca bieżącego roku zdecydowana większość poszkodowanych firm mogła tą pomoc już uzyskać.